Kiedy przysługuje świadczenie rehabilitacyjne? Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu po wyczerpaniu okresu zasiłkowego, jeśli jego dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie sprawności, odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90% podstawy wymiaru zasiłku przez pierwsze 90 dni i 75% podstawy wymiaru zasiłku przez pozostały okres, chyba że jest ono przyznane w trakcie ciąży lub jest ono spowodowane wypadkiem przy pracy. Wtedy wynosi ono 100% podstawy wymiaru zasiłku. Osoba, która ubiega się o świadczenie rehabilitacyjne, musi złożyć wniosek ZNP7 wraz z zaświadczeniami OL9 oraz OL10. Do celów obliczenia wysokości świadczenia rehabilitacyjnego świadczenie to podlega waloryzacji wskaźnikiem waloryzacji obowiązującym w kwartale, w którym przypada pierwszy dzień okresu tego świadczenia rehabilitacyjnego. W przypadku przyjęcia do podstawy wymiaru zasiłku kwoty minimalnego wynagrodzenia waloryzacji podlega kwota faktycznie wyliczonej podstawy. Zatem już zwaloryzowana podstawa nie może być niższa od wynagrodzenia minimalnego pomniejszonego o 13,71 składek ZUS. Aktualnie jest to kwota 3106 zł i 44 grosze.